Cieszę się, że to był taki ciężki mecz. Cieszę się, że wygraliśmy go 3-1, a nie 3-0. Że musieliśmy wrócić z dalekiej podróży, że tak powiem. Że zaczęliśmy grać gorzej. To dużo lepiej smakuje niż łatwe zwycięstwo 3-0. My przede wszystkim popełniliśmy ten najważniejszy błąd, czyli daliśmy im się w trzecim secie rozpędzić po tej przerwie. Nie weszliśmy tak, jak powinniśmy wejść w ten mecz. Wolałbym, żebyśmy grali na styku te dwa pierwsze sety, bo ta 10-minutówka no, nam nie służy nigdy. Też czuliśmy, sami po sobie czuliśmy, że mamy szansę tutaj wywieźć punkty z ciężkiego terenu. Tak jak powiedziałeś już, Olsztyn jest kandydatem do walki nawet o czwórkę, bo tak też się mówi. Zaczęło nam się grać bardzo ciężko po tej przerwie. Myślę, że duża zasługa w tym Miechola, trenera Szczecina. Zmienił ustawienie, Marcin zaczął przyjmować na palce. Trafiliśmy ustawienie z Rudzkiem w szóstce i on przyjmował Janka Hadrawę i Kubę Kochanowskiego. To zrobiło nam dużo problemów, które bardzo nam pomagały w pierwszym i drugim secie. Więc znam Miechola, wiem, że on szybko wyciąga wnioski, no i dużo mocniej nam się postawili. Cieszę się, że to tak wyglądało, bo nie wyglądało to zbyt pięknie, ale liczy się zwycięstwo. Każdy dołożył po błędzie w końcówce i niestety Olsztyn wyczuł to, że po prostu się pogubiliśmy w tym czwartym secie i to wykorzystał doszczętnie. Gramy teraz sobota, a tak naprawdę we wtorek już wyjeżdżamy do Kielc. Te mecze na pewno będą bardzo ważne, bo na koniec może zabraknąć jednego punktu do wejścia do strefy medalowej, tak jak było w zeszłym roku. Także możliwe, że druga kolejka zaważy o tym, czy będziemy w playoffach, czy też nie. Także na pewno zdamy z siebie 100%, żeby zagrać tam na 100% swoich możliwości i przywieźć zwycięstwo z Kielc. Zeszły sezon pokazał to, że bardzo ciężko po tej 10-minutowej przerwie wejść na takich samych emocjach. Bardzo wiele drużyn przegrywało swoje mecze, prowadząc do przerwy 2-0. My sami odwracaliśmy takie mecze, przegrywając 2-0. Także no, to trzeba mieć nadal w głowie, że ta przerwa jest chyba najcięższym przeciwnikiem w tej lidze i trzeba sobie z tym radzić. To był identyczny mecz jak w zeszłym sezonie, bo dokładnie tak samo się układał. Wydawałoby się, że w czwartym secie kontrolujemy przebieg tego spotkania, a w końcowym efekcie przegrywamy tego seta i co najgorsze przegrywamy mecz, gdzie była szansa wywieźć jakieś punkty stąd. Cały czas szarpaliśmy gdzieś w przyjęciu, gdzieś ten side-out nam uciekał. Natomiast, tak jak mówię, wydaje mi się, że kilka sytuacji takich boiskowych gdzieś jeszcze wynikało z braku zgrania, bo jednak kilka razy musieliśmy oddawać piłkę nie wyprowadzając ataku albo gdzieś tam powiedzmy po jakichś niedokładnych wystawach czy rozegraniach i musieliśmy ją kiwać albo przebijać na drugą stronę. Ogromna szkoda kontrataku i w pierwszym secie, początek pierwszego seta, gramy na równi z równym, mamy jedną kontrę, Jeff Menzel mija się z piłką, za chwilę mamy drugą piłkę, gramy gdzieś tam jakiegoś wymuszonego pipa. Mamy za chwilę trzecią piłkę, czwartą piłkę, piątą piłkę i tak kontratak to są zawsze akcje za dwa punkty. I jeśli nie będziemy punktowali przy swojej zagrywce, nie robili tych breaków, będzie nam bardzo ciężko przełamywać przeciwników, tym bardziej takich rywali jak drużyna z Olsztyna. I podobnie jak ten pierwszy set, to był set niewykorzystanych szans, mimo że tam Olsztyn nam odjechał, potem dokończyliśmy do 22, to ten czwarty set, wtedy nawet kiedy prowadziliśmy dwoma, trzema punktami, my ciągle mieliśmy kontry. Mam na pewno żal o dwie, trzy bardzo proste piłki, których nie dograliśmy Emiemu Terwaportiemu w ręce, tylko dograliśmy je na trzeci metr i musieliśmy grać skrzydłem. Olsztyn gdzieś tam zrobił wyblok, Michał Żurek fantastycznie obronił, kontratak. Szkoda.